30 lipca 1944 roku na skutek nasilenia się ruchu oporu w całej Europie Hitler wydał nowy dekret o terrorze i sabotażu. W myśl jego założeń terroryści schwytani na gorącym uczynku mieli być z miejsca pozbawiani życia. Terror można zwalczyć jedynie terrorem, głosił dekret. Dekret Nacht und Nebel stał się więc bezprzedmiotowy. Od 11 listopada 1944 roku Sonnenburski Zakład rozpoczyna przekazywać systematycznie więźniów Nacht und Nebel do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. Wszystkich więźniów Nacht und Nebel jednak nie zdołano przekazać. W kazamatach Sonnenburga zostało 638 więźniów tej kategorii. Fakt przekazania więźniów Nacht und Nebel do obozów koncentracyjnych nie oznaczał wstrzymania nowych więźniów do Sonnenburga. Niespodziewanie do Sonnenburga przybyła 38-osobowa grupa więźniów Nacht und Nebel z zakładu karnego Schwäbisch Hall. Byli wśród nich członkowie słynnej grupy wywiadowczej Allianz wraz z ich szefem, pułkownikiem Leonem Fayet. Na temat działalności szefa wojskowej organizacji wywiadowczej Allianz ukazało się we Francji kilka opracowań. Wszystkie jednak najprawdopodobniej ze względu na brak materiałów źródłowych pomijają ostatnie 3 tygodnie jego życia. Dyrekcja Sonnenburga zgodnie z otrzymanymi wcześniej poleceniami przygotowywała w północnym skrzydle w piwnicach 38 pojedynczych ciemnych cel, w których znajdowały się tylko słomiane sienniki i łańcuchy przymocowane do betonowej podłogi. Utworzony został specjalny oddział. Więźniowie tego oddziału dzień i noc byli skuci kajdanami. Równocześnie zakład karny rozpoczął przyjmować nową kategorię więźniów, a mianowicie obywateli Luksemburga, którzy zdezerterowali lub uchylali się od służby w Wehrmachcie. Większość została aresztowana za dezercję, a niektórzy za rozkład niemieckich sił zbrojnych. Nikt nie dostał kary śmierci. Wszyscy mieli długoletnie kary więzienia albo ciężkiego więzienia. Nikt z nich nie liczył się z tym, że będzie zamordowany. O ile dzisiaj wiadomo, było około 91 młodych Luksemburczyków w Sonnenburgu. Kto dokładnie dał rozkaz strzelania, jest bardzo trudno ustalić. Jedni historycy mówią, że to Himmler, a inni, że główny prokurator Hansen. W każdym wypadku rozkaz został przekazany przez Gestapo z Frankfurtu nad Odrą do komendy SS pod kierownictwem Mikla, który go wykonał. Wszyscy Luksemburczycy zamknięci w Sonnenburgu mieli od 20 do 24 lat. W nocy z 30 na 31 stycznia 1945 roku SS-mani kazali nam wyjść z cel i prowadzili nas na miejsce egzekucji. Grupami po 10 byliśmy zmuszani kłaść się twarzą do ziemi. Około 20 SS-manów uzbrojonych w karabiny i pistolety maszynowe znajdowało się za nami. Ledwo położyliśmy się, a już padły pierwsze śmiertelne strzały. Cudem pocisk minął mój mózg i wyszedł w okolicy powieki. Straciłem przytomność. Kiedy ją odzyskałem, było już po wszystkim. Nad ranem udało mi się wydostać z tego stosu trupów i dowlec do warsztatu więziennego. Tam znalazłem jednego Rosjanina i dwóch Jugosławian, którzy przeżyli ten sam dramat, co ja. Po kilku godzinach zostaliśmy uwolnieni przez Rosjan i przetransportowani do szpitala. Opis tragedii oczami wyzwolicieli. Oto i więzienie. Murowana ściana otacza kilka szarych bloków, a za nią widoczne są wieżyczki strzelnicze. Przez wąskie, obite blachą stalową drzwi w żelaznej ścianie wchodzimy do wnętrza i stajemy w odrętwieniu. Przed nami straszliwy widok, nie do opisania. Cały plac zawalony trupami, twarzą ku ziemi, z otwartymi ramionami leżały obok siebie, a nieopodal walały się różne przedmioty, jakieś listy, fotografie, Biblie. Wszędzie krew,
na asfalcie, na ścianach, na pasiastej odzieży ludzi bardziej wyglądających na szkielety powleczone skórą. Chłopak w wieku około 15 lat. Ma on zmiażdżoną czaszkę, a pierś przeszytą serią wystrzałów z automatu. Obok twarzą ku ziemi leży starzec, o którym można sądzić, został zabity wystrzałem z pistoletu w głowę. I takich wiele. Nie ma wątpliwości. Faszyści dobijali tych, którzy spośród tłumu więźniów rozstrzeliwanych seriami z karabinów maszynowych dawali jeszcze oznaki życia.